Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj kolejne wersety biblijne mówiące o imieniu Pana naszego i o tym, że ci, którzy będą chcieli to imię głosić, będą prześladowani. Czytamy te słowa, znajdujemy w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, wersety od 12 do 17. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. Niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. No, widzimy więc wyraźnie, że jednak to nienawiść do imienia Pana naszego miała sprawić, że słudzy będą prześladowani. Ta przepowiednia wiąże się z tak zwanymi znakami czasów końca. One spełniły się w Izraelu przed zburzeniem świątyni w Jeruzalem i one mają się spełnić też przed ponownym powrotem Chrystusa. I niektórzy dlatego myślą, że w tych prześladowaniach, w tych znakach była przerwa, a mi się wydaje, że przerwy nie było nigdy. Znaczy, zaczęli być prześladowani przed zburzeniem Jeruzalem, właściwie to nawet długo przed, bo 40 lat przed, kiedy Pana naszego zabili, a potem prześladowali sług pomazańcowych, Szczepana zabili, potem wysłali listy gończe, ścigali tych, którzy się modlą do Chrystusa. I kiedy nawet później upadł system ten w Jeruzalem, tej wielkiej nierządnicy, która zabijała proroków, to nadal Rzym był przez tą nierządnicę podjudzany, bo ona przeżyła, oni się przenieśli, dogadali się z cesarzem, przenieśli się do innej miejscowości w Palestynie. Tam byli pod jego ochroną. To był ten tak zwany Sanhedryn. I ci ludzie podjudzali Rzymian i także właściwie przez 300 lat, raz mniej, raz bardziej, chrześcijanie byli prześladowani w każdym okresie i wcześniej, i później byli po prostu zabijani też za swoją wiarę w Pana naszego Jeszu. Kiedy natomiast chrześcijaństwo stało się religią państwową, to znowu okazało się, że ustalono pewne reguły i zaczęto zmuszać innych do przestrzegania ich. I wtedy automatycznie znowu prześladowano tych, którzy nie przyjęli tych nowych reguł, które ustanowiono razem z pogańskim cesarzem, bo był poganinem aż do samej śmierci, dopiero przed śmiercią przyjął chrzest. Tak więc cały czas byli prześladowani i potem się zaczyna też okres jeszcze większych prześladowań, potem w średniowieczu jest walka z tak zwaną herezją, czyli inną drogą niż oficjalna, która polegała między innymi na paleniu po prostu ludzi. To nie są fikcje, to nie jest kłamstwo, że palono ludzi. Robiono to naprawdę. Naprawdę ich torturowano, naprawdę ich zabijano. I tak w zasadzie było bardzo, bardzo długo. Nawet kiedy powstał protestantyzm, to zabijali się nawzajem, ci ludzie walcząc o wpływy, ale ciągle, jeżeli się zdarzył ktoś, kto odbiegał od tej ich reguły, to był tępiony. Nawet jak Biblie pierwsze powstały, to starano się w nich oddać prawidłowo imię Pana naszego. Na tyle prawidłowo, ile się dało literami łacińskimi dla danego języka, na przykład języka angielskiego. A potem, kiedy już zabito między innymi tych tłumaczy, ale mimo wszystko nie powstrzymano Biblii, to zmieniono jakby pisownię tego imienia tak, że na przykład z Jesu Anglicy zaczęli mówić Jesus. Także to jest świadomie, ktoś świadomie z tym sterował na przełomie wieku XVI. Koniec XVI, początek XVII właściwie. Pojawia się nowa pisownia imienia Pana naszego Jeszu, której nie dało się. Anglicy już nie byli w stanie tego prawidłowo przeczytać i tak samo pojawiają się nowe formy. Razem z tłumaczem Biblii automatycznie pojawiają się nowe formy imienia naszego Pana. I tak to trwało. W zasadzie może ktoś powiedzieć, że skończyły się prześladowania. Nie, nie skończyły się prześladowania. Owszem, one dzisiaj nie są takie drastyczne. Dzisiaj się może nie torturuje, przynajmniej tu w Polsce. Ale są rejony, gdzie to się robi. Bo na pewno, jak się postaracie, znajdziecie filmiki, na których widać, jak w Afryce chrześcijan palą żywcem.
katują, mordują, kamieniują. Straszne rzeczy i to filmują, potem umieszczają sobie w internecie. Próbują ci ludzie wyjść z ognia, nie mogą, bo ich wpychają z powrotem. No coś strasznego jest. Aż w końcu nie są w stanie, widać, że jeszcze żyją, ale nie są w stanie już uciekać, tylko długo, długo umierają. To się ciągle dzieje. I teraz jak się przyjrzycie, wszędzie tam, gdzie jest największe prześladowania chrześcijan, to jakimś dziwnym trafem ci chrześcijanie używają albo imienia Jeszu, albo Jesu. Między innymi w Chinach jest duże prześladowanie też, nie? Ale też w Indiach na przykład była taka słynna, niby tak na co dzień nie ma tych prześladowań, ale raptem była taka akcja, że 300 chrześcijan zabito. Okazuje się, że ci chrześcijanie wzywali imienia Jeszu. W Afryce, gdzie Boko Haram morduje, to też, oni wiadomo, wszystkich chrześcijan mordują, albo wszystkich, którzy nawet nie uznają ich religii. Ale jakimś dziwnym trafem te wszystkie mordy dzieją się właśnie tam, gdzie jest imię Jeszu wzywane przez chrześcijan. Lub Jezu. Także oni nie zdają sobie, ci mordercy, ci islamiści nie zdają sobie sprawy z tego, z tych różnic językowych, ale szatan wie i ci ziemscy przedstawiciele szatana, czyli wielka nierządnica, która w tej chwili siedzi na głowie potęgi siódmej, czyli USA, ta wielka nierządnica, która steruje i wykorzystuje USA i finanse USA, finansowała też tych bojówkarzy, tych morderców chrześcijan. Tak więc to ciągle się dzieje. Czy można powiedzieć, że ci chrześcijanie dzisiaj paleni żywcem byli mniej cierpieli niż tamci w II wieku? Nie możemy tego, czy nawet w III wieku, bo też jeszcze mordowali. Nie możemy tego w ten sposób powiedzieć. Wygląda więc na to, że ten czas wielkiego ucisku trwa od tamtej pory aż do dzisiaj. Ale dotyczy nie wszystkich chrześcijan, dotyczy tylko tych chrześcijan, którzy wzywają imienia Pana naszego Jeszu lub usiłują. Także no, jesteśmy świadkami strasznych rzeczy, aczkolwiek nie na naszym podwórku. Jeśli jednak ktoś chce i potrafi pomyśleć, zastanowić się, to się dzieje. Na całym świecie. Widziałem filmik na przykład podrzynania gardeł koptyjskim chrześcijanom i komentarz tam był taki, że ktoś mówi, że słyszał, jak do ostatniej chwili oni mówili panem Jaszu. Tak przetłumaczyli, że Jaszu, ale to tak niewyraźnie było słychać. Czyli ci ludzie w tamtych rejonach wzywają, wierzą w Chrystusa, umierają z Jego imieniem, ale tutaj w Europie ludzie bawią się, chodzą do supermarketów, na dyskoteki i mówią, nic się nie dzieje. A tymczasem są prześladowania. Są prześladowania, a czasami, jak tu Pan nawet nasz mówi, i nawet bliscy krewni będą wydawać. Są prześladowania i przez królów, namiestników, jak to jest powiedziane, ale też przez synagogę. Dzisiaj też jest synagoga szatana. Jest nią właśnie wielka nierządnica. I to jest dalej aktualne. Czyli systemy religijne i systemy polityczne prześladują prawdziwych sług Chrystusa. Jaki jest Twój do tego stosunek? Zachęcam Cię do przemyślenia tego. Ostatecznie Chrystus mówi, że nie martwcie się, co wprawda tutaj powiedział, niektórych was zabiją, ale życie zachowacie, bo Chrystus ma na myśli, żebyśmy się nie bali tych, którzy ciało mogą zabić, a duszy nie są w stanie tknąć, ale mamy się bać Boga, który i ciało, i duszę może zniszczyć. Tak więc, jeżeli my zachowamy wierność Panu naszemu, On składa nam obietnicę, że będziemy żyć, nawet jak nas ludzie zabiją nasze ciała. Dla mnie jest to dobry układ, ja z niego chcę skorzystać, a Ty, słuchaczu, zastanów się, czy wolisz te krótkie 70 lat na ziemi, czy wolisz wieczność. Zapraszamy tu na kolejny werset biblijny.